Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu. Następny tydzień przed nami, zobaczymy, co tu do nas idzie. Pamiętajcie, kochani, wszyscy, że nagrywam w systemie otwartym, a to znaczy, że możecie tu poszukiwać informacji nie tylko z księżyca, ascendentu, no czy słoneczka oczywiście zodiakalnego, ale także możecie szukać tu informacji swobodnie z innych planet. Gdzie macie dany znak zodiaku, tak jak czujecie, po prostu tu, żeby iść za głosem intuicji i tego wewnętrznego prowadzenia. I oczywiście druga kwestia, pamiętajmy wszyscy, którzy tu usłuchamy, oglądamy, że są to czytanka ogólne, a to znaczy bierzmy, co rezonuje z nami, z naszym życiem, a co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważnym. Loteria, kochani, cały czas trwa, także kto ma ochotę, może brać w tej loterii udział. Warunki są poniżej w komentarzu przypiętym, możesz sobie zobaczyć, a także możesz o tym usłyszeć na końcu horoskopu miesięcznego, w takim króciutkim filmiku przypiętym na końcu każdego horoskopu dla każdego znaku na miesiąc, na przykład wrzesień, sierpień. Okej, dobrze, a my już pomalutku zaczynajmy. Witam wszystkie osoby spod znaku Skorpiona. Witam serdecznie, kochani, na horoskopie na następny tydzień. Skorpiony, zobaczmy, co to u Was. O, pierwsza karta Wisielec. Jako coś powracającego, ewentualnie coś nowego. Idźmy dalej. Może być ktoś spod znaku Ryb, oczywiście. Rycerz Buław jako ważny temat. Relacje, związki, miłość. Trzy buławy. Sprawy finansowe, urzędowe. Takie poza domem, powiedziałabym, poza prywatnymi sprawami. W głowie też u Was arcykapłan. Rada macie, siedem pentakli. Ok, i teraz w tym obszarze dla osób nowych, które jeszcze nie wiedzą. Musimy się odnaleźć ze swoim życiem. Każdy skorpion, tak? Dla jednych z Was to się już stało i odnajdziecie się w tej historii. Dla drugiej grupy może to się teraz dziać, a dla trzeciej grupy nie odnajdziecie się jeszcze, bo to się nie stało, nie musi, może. Pamiętajcie, czytanie ogólne. Mamy kartę umiarkowania, znak strzelca, mamy trójeczkę kielichów i mamy pazia buław. Tak, pierwsza rzecz, którą tu czuję, bardzo dobre wiadomości, które dają ci dużo szczęścia, radości i dają ci jakby takie natchnienie, myśl, jak zadziałać właściwie, żeby uzyskać dobre efekty, właściwe efekty w czymś, co tutaj przychodzi do ciebie albo w czymś, czym ty się zajmujesz, prawda? Drugi temat, połączone siły z kimś. Kogo masz przy sobie i ufasz tej osobie, i macie tu jakieś fajne emocje między sobą, sprawi, że możecie coś stworzyć fajnego razem, ale znowu tu trzeba poszukiwać tej wspólnej płaszczyzny, trzeba poszukiwać złotego środka. No dosłownie tak czuję. Czyli tutaj trzeba coś dopracować, jakby. Bądź też przygotowany tutaj na, może być jakieś zaproszenie, może na jakąś imprezę, ktoś cię zaprosi na jakieś celebracje. Tak jest. Dużo tu czuję przeróżności, ale fajne rzeczy, kochani. Tutaj fajne rzeczy są, także jupi, jajej, hura, cieszymy się, prawda? Tak, tutaj, kochani, ten wisielec może pokazywać różne rzeczy. Możliwe, że przyjdzie do Was coś w tym czasie, że będziecie mieć takie natchnienie, powiedziałabym, które sprawi, że zupełnie inaczej spojrzycie na pewne sprawy, może na osobę jakąś, może na siebie, może na swoje życie, jakąś konkretną sytuację i będziecie mieć takie poczucie, że takie olśnienie nastąpiło, chociaż na chwilkę. Jakby to was spowolni, to coś, ta wiedza, która przyjdzie, informacja, impuls, natchnienie właśnie, będzie potrzebować troszkę czasu, żeby to sobie poukładać, prawda? Bo mamy tą siódemeczkę pentakli i taką masz radę. Daj sobie czas, wystarczająco czasu, przestrzeni, aby to ci się w głowie poukładało. Ten nowy pomysł, prawda? To coś, co tutaj przychodzi. Mamy tutaj oczywiście znak byka,
także który nam się pojawia, i strzelec, i byk, i rybeczki na sam początek. Tak jest. W relacjach, w związkach, miłości, jakby nagle zaczynacie wiedzieć już i rozumieć, o co chodzi wam i czego chcecie tak naprawdę, więc może tutaj wcześniej nie mieliście pewności, na przykład, a tutaj przychodzi jakieś to zrozumienie, olśnienie, prawda? No dobra, zobaczmy tego wisielca. Co tu jeszcze? Nam poleciały karty. To nic, kochani, już zbieram, zbieram. Oczyszczamy. Dobrze, co tutaj ten wisielec dla skorpionów znaczy? Mamy pazia mieczy, i 10 buław. To zrozumienie, ta inspiracja, o której mówię, to natchnienie, które tu może przyjść, przełamuje jakiś schemat postępowania u was, który pomoże wam doprowadzić do końca, do finału, coś, co wam ciążyło dłuższego czasu. Może tutaj jakaś odpowiedzialność za coś, za kogoś, coś, co czujesz jako taką kulę u nogi, albo taki słodki ciężar, powiedziałabym. Czasem mamy pod opieką kogoś, czy czymś się zajmujemy, czy coś mamy pod opieką, i tutaj jakby przychodzi ci coś do głowy, dowiadujesz się coś, jakaś informacja przychodzi, która sprawia, że przychodzi ulga, jakby, znaczy jest możliwa ulga, o może tak powiem, czyli zaczynasz dostrzegać wyjście z tej sytuacji. Ulżenie sobie, prawda, w tej sytuacji. Może ktoś się zjawia i też ci naświetla, no w każdym razie ta radość, to szczęście tu jest pokazane, że coś się dzieje, że tobie jakby taki ciężar spada z ramion i mówisz: uff, w końcu, prawda, mogę teraz. No i co? I teraz możesz co? Wyruszyć w jakąś podróż, rozpocząć coś, albo rozwijać coś, albo kształcić się, edukować, bo tutaj mamy kartę nauki, edukacji. Jakby coś puściło, co cię tu blokowało wcześniej, co stopowało ciebie. Dobra, okej. Widzicie, jak karty szaleją. Ewidentnie widać, jakby energia ruszyła bardziej niż wcześniej. W tym czasie jest to możliwe. Trzy buławy. Okej, zobaczcie. Karta koła fortuny. Super. Rycerz buław. Może zobaczmy teraz. No i znowu siedem nam się pentakli pojawia. I to jest takie, słuchajcie, tutaj, jak przyjdzie ta inspiracja, ta motywacja, to coś, prawda? Ta informacja, jakby tego nie nazwać, to ty będziesz chcieć rwać do przodu od razu, prawda, z kopyta i działać. A tu jest pokazane na spokojnie. Przyjrzyj się, zastanów się, przemyśl to dobrze. Zobaczcie, dwa razy ta sama karta, która mówi o tym, by cierpliwie do tego podchodzić. Ta karta mi się zawsze kojarzy z drzewkiem bonsai. Pewnie znacie. To jest takie drzewko, taka roślinka, do której trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości. Pomalutku ona rośnie, pomalutku trzeba tak się nią troszczyć, prawda? I tu też trzeba się o coś zatroszczyć. Pomalutku działać, bez żadnych pochopnych ruchów, bo tu będziesz chcieć szybciutko, raz, dwa, trzy, prawda? A tu pokazane jest nie, spokojnie, pozwól się temu w naturalny sposób rozwijać. Jest po angielsku takie powiedzenie: hold your horses, czyli jakby powstrzymaj swoje konie, które tu tak chcą wystrzelić, prawda? I tak tutaj też czuję dla was. Okej, zobaczmy te 7 pentakli. Dwie buławy, zobaczcie, są dwie buławy, a tu trzy buławy. Już wam powiem, kochani, bo już czuję, o co chodzi. 5 pentakli, dobra. Co tu mamy? 6 kielichów. Już tu sobie tłumaczymy, bo tu mam inspirację, widzę tu dla was. Zobaczcie, kochani, tobie się wydaje, że ty już wiesz, jesteś tu osobą gotową, wszystko masz pokładane, chcesz szybciutko zmienić, bo już wiesz, o co chodzi, prawda? Natomiast tu jest pokazane: zaczekaj, przemyśl to jeszcze bardziej dokładniej, dowiedz się, zastanów się, dokonaj mądrego wyboru, daj sobie wystarczająco na to czasu. Tu jest pokazane, żeby nie podejmować jakiejś decyzji szaleńczo, bo możesz podjąć niewłaściwą decyzję. Albo też coś zrobić w niewłaściwym czasie, jakby za szybko. Tu jest wymagane bardziej cierpliwość i na spokojnie niż szaleństwo i bieg i do przodu, prawda? Zaraz tutaj zobaczymy. Natomiast tu jeszcze czuję, mamy 55 i mamy arcykapłana i 5 pentakli.
Czuję, że zmieniasz tutaj postrzeganie pieniądza, postrzeganie może siebie, swojej wartości. Coś tu się zadziewa, co sprawia, że zaczynasz widzieć siebie inaczej. Siebie, może kogoś, ale system wartości czuję, że tu ci się jakby zmienia. Reguły, zasady może jakieś inne chcesz wprowadzić także. Przychodzi jakaś pomoc ogólnie. Właśnie ta pomoc z zewnątrz przychodzi i zaczynasz widzieć inaczej. Bardzo dużo tu czuję z tej karty. Ojejku, dobra, weźmy jeszcze tą dodatkową. Widzicie, jak się zamyśliłam. Tak, możesz mieć poczucie w tym tygodniu i taką potrzebę pobycia ze sobą, tylko w ciszy, w spokoju, przemyślenia, przeanalizowania, i to jest takie sanktuarium właśnie. Zrób sobie coś takiego, bo właśnie, żeby nie podjąć zbyt szaleńczo tutaj decyzji jakiejś, bo tu może być jakaś strata wtedy, kochani. Ja się zastanawiam, jak to ugryźć, bo tutaj bardzo dużo czuję z tych dwóch kart, arcykapłan i piątka pentakli, żeby ta zmiana była dla dobra twojego, żeby to była ta radość, to szczęście tutaj, to ten spokój, cierpliwość, ta równowaga, to jest baza i podstawa tego tygodnia. Działaj spokojnie tutaj, rozważnie, przemyśl wszystko dokładnie, pozwól, żeby to się w naturalny sposób zadziewało, nie wyskakuj do przodu, nie wychodź przed szereg, posłuchaj, dowiedz się, znowu się dowiedz, jeszcze raz posłuchaj, zadawaj pytania i słuchaj tych odpowiedzi, nie zakładaj, że wiesz, prawda? I tutaj, kochani, tu może być przeróżnie, bo tutaj czuję i dobre rzeczy nawet z tego czuję, że przychodzi ktoś, może być spod znaku byka, kto cię wyciąga z jakiejś niełaski, z jakiegoś problemu, z jakiegoś właśnie może to poczucie wartości gdzieś ci podnosi, prawda? No gdzieś tutaj czuję jakiś przełom, powiedziałabym, jakieś saturnowe tu też kwestie względem pieniędzy. Zastanów się, czy nie masz jakiegoś takiego bardzo negatywnego postrzegania pieniądza albo siebie, albo nie wierzysz może w siebie, nie wierzysz w to, że możesz coś zdobyć, zrobić, osiągnąć, prawda? Tak. Może to ci tak strasznie ciążyło tutaj, może nie wierzysz w siebie, w swoje możliwości, w to, że jesteś w stanie zrobić, zdobyć to coś. Ktoś tutaj chciałby się edukować, ale czuje, że nie stać cię, albo czujesz, że nie dasz rady, nie podołasz temu. I tu znowu jest pokazane. Zastanów się jeszcze raz, przemyśl jeszcze raz. Czy na pewno, ale czy na pewno? No właśnie. Czuję, żeby taki tytuł wam dać, ale czy na pewno? Oh my gosh, no. Taki trochę przewrotny, ale dokładnie tutaj będzie trzeba sobie wam zadać takie pytanie. Będziecie musieli sobie zadać takie, kochani, pytanie. Jako skorpiony, ale czy na pewno? Tak jest. Duża zmiana możliwa jest. Tu oczywiście znak strzelca się pojawia nam. I to podwójnie, prawda? Dużo tu czuję, kochani. Dobra, weźmy następne karty, ale się zamyślam nad tym waszym czytaniem dzisiaj. Zaufanie. Czy masz zaufanie do siebie? Czy masz zaufanie do tego kogoś, tego czegoś? Czy masz zaufanie do tego, że twoja dusza cię właściwie prowadzi? Czy masz zaufanie do swojej intuicji? Czy masz zaufanie do swojego współpracownika, partnera, partnerki? Rodzica, tu może chodzić o przeróżne rzeczy. Czy masz zaufanie? Czy czujesz to zaufanie? Czy do siebie masz zaufanie? I tu zobaczcie, jeszcze jedna karta nam się pcha. Zasługujesz na miłość. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. I tutaj ta wartość właśnie, zobaczcie. Wartość własna. Ja to tutaj położę, bo tu czuję. No. Dobra.
Ale się zamyślam tu dzisiaj, kochani. Dobra, muszę się przebudzić. Jakieś takie hipnotyzujące to wasze czytanko. Tak. Tak. Mogliście tu mieć przez dłuższy czas takie podejrzenia, że ktoś przy was jest osobą nieuczciwą i działa na waszą niekorzyść. I tutaj, w tym tygodniu, cały czas się zastanawiałam, o co chodzi z tymi kartami. Może to wyjść. Obserwujcie, przyglądajcie się, zauważcie, bo niby było w porządku między wami, ale jednocześnie ta osoba tutaj działała na twoją niekorzyść z jakiegoś powodu. Niekoniecznie świadomie, może nieświadomie, może po prostu w ogóle nie rezonujecie ze sobą, może tutaj jest jakaś competition, czyli konkurencja między wami, prawda? I to jest ktoś bardzo sprytny. Może być w pracy, w sprawach zawodowych. Ktoś, kto próbuje jakby, chciałabym powiedzieć, wygryźć ciebie stąd. Może jakieś stanowisko tu zajmujesz wyższe. Uważaj, uważaj na osoby, które, no taki, taka, no taka żmijka tu jest pokazana, prawda? Dosłownie spoglądaj przez swoje ramię, ale też widzicie, kochani, teraz mi przyszło w sprawach jakichś finansowych tutaj w tym tygodniu, uważajcie na jakieś większe inwestowanie, dobrze się zastanówcie, zanim podejmiecie się jakiejś inwestycji, sprawdźcie dobrze, czy to faktycznie jest potencjał na zysk, prawda? Tu się dowiedzcie dokładnie. Ok, jeszcze jedna karta. No właśnie, i tu jest właśnie to takie poczucie bycia nie do końca, że coś ci brakuje, prawda? Że ten ktoś może chciałby, żebyś ty była, czy był inny. I taki brak pewności siebie, samosabotowanie siebie, swojej relacji, swojej wartości właśnie. Takie czucie, takie samo poczucie, kiedy wydaje ci się, że jest cię za mało gdzieś, prawda? Że przydałoby się być lepszym, bardziej fajniejszym w tym czy w tamtym. To jest piątka pentakli też. No ale na pewno też 10 była w takie obciążenie potężne. I tutaj ten system wartości jakby, no właśnie, te karty też, system wartości jakby ci się zmienia, bo przychodzi to tutaj olśnienie, zrozumienie, coś tu przychodzi do ciebie. Inspiracja, myśl, ktoś coś mówi i to nagle do ciebie trafia. Nie tyle, że słyszysz, ale słuchasz to głęboko, to trafia do ciebie w końcu. Bo czuję, że to było mówione wielokrotnie, ale jakby nie trafiło na właściwy grunt, a tu trafia, prawda? No właśnie, jeśli o grunt chodzi, to też widać, że tutaj, jeżeli coś budujesz, coś kreujesz, coś budujesz, coś stwarzasz, to tutaj działaj pomalutku, ale daj temu wzrastać. To jak z kwiatuszkami, prawda? Roślinami jakimiś, jak coś zasiejesz, to później musisz dać temu urość. Więc tutaj na tej zasadzie pamiętaj o tym, o tej przestrzeni, którą dajemy i czasie, prawda? Żeby coś mogło urość. Dobra. Prawda ukryta. Moje życie nie jest tak poukładane, jak może się wydawać. Ktoś tutaj ci przekazuje. Druga wiadomość. Wiem, że wszystko popsułam. I trzecia. Byliśmy za młodzi. No może tutaj to zaufanie było nadszarpnięte u ciebie. Może też względem związków teraz masz i relacji taki troszkę dystans, rezerwę przez to, co się wydarzyło kiedyś u ciebie w przeszłości. Może też ta wartość własna przez to ci gdzieś tutaj podupadła. Ale ja zawsze mówię, kochani, wartość własna to jest coś, co tylko my sami możemy odbudować w sobie. I to bardzo szybko wtedy, kiedy zaufamy, zawierzymy w to właśnie, że zasługujemy na wszystko, co najlepsze i że tak naprawdę jesteśmy tacy, jak jesteśmy, prawda? Wiadomo, każdy jest, jaki jest. Możemy nad tym pracować, możemy coś tutaj zmieniać, ale nie chodzi o to, by zmieniać się dla kogoś czy pod kogoś, tylko żeby się zmieniać dla siebie, bo na przykład coś mi tam nie pasuje i to postanawiam tą cechę czy tamtą cechę troszeczkę tam
elastycznie gdzieś w innym kierunku poprowadzić, prawda? Ale chodzi tu, żeby nie mieć takiej, jakby nie mieć takiego poczucia, że muszę się zmieniać dla innych, bo wtedy, kiedy robimy coś takiego, kochani, to później się okazuje, że tracimy jakby przyczepność z samymi sobą, prawda? I przestajemy być już sobą i zaczynamy się gubić, kim ja jestem tak naprawdę, prawda? Bo ten chce, żeby tu być takim, tamten chce, żeby być takim i każdy coś chce, prawda? Nie patrz na chcenia innych. Musisz tutaj znaleźć ten swój pion wewnętrzny i wokół tego sobie budować, prawda? A nie według chceń innych ludzi. Bo nie ma takiej możliwości, żeby zadowolić wszystkich ludzi. Zawsze ktoś będzie ci marudził, zawsze ktoś będzie niezadowolony, zawsze ktoś ci coś będzie wytykał. Nie przejmuj się tym kompletnie. Ty masz się czuć ze sobą dobrze i masz czuć, że jesteś każdego dnia najfajniejszą wersją siebie, jaką ci się udało zrobić. Każdy popełnia błędy, czasem każdy upada z nas, prawda? Czasem mamy słabsze momenty. I to też. Pozwól sobie na to. Nie ma ludzi idealnych. I to też sobie pozwól, żeby to do ciebie dotarło. Nie ma ludzi idealnych. Każdy z nas ma jakieś tam swoje wady, prawda? I gorsze momenty. Tak jest. Jejku, czy ja wszystko wam powiedziałam? Dużo tu czuję przeróżności. Bratnia dusza tu się jakaś pokazuje, może się pojawić w twoim życiu. Może sobie zdasz sprawę, że masz jakąś bratnią duszyczkę przy sobie, ale jednocześnie uważajcie na tą żmiję tutaj, bo tu dosłownie jest taka jadowita żmija, która chce coś wam tam podgryźć, albo podebrać, albo podkraść, albo gdzieś was wygryźć z czegoś. Uważajcie tu bardzo. I 100 razy się zastanówcie, dobrze zbadajcie temat, zanim gdzieś wyruszycie w coś, albo będziecie chcieć wywrócić swoje życie do góry nogami o 180 stopni, prawda? To weź głębokie 3 oddechy, 3 kroki do tyłu, nie działaj w tym momencie, zastanów się, poczekaj i dopiero. Bo tu można, na chybcika tutaj, można coś sobie tu popsuć. Żadnych takich, na spokojnie ma być, ok? Dobra, kochani, mini wybierz kartę 1, 2, 3. Możesz dopytać o osobę, sytuację, wydarzenie. Idziemy po kolei, jedyneczka. Najpierw odpuść przeszłość. No właśnie, tu jak coś czuję, że tu coś wam trzyma was tu coś, prawda? Może chodzi o to zaufanie gdzieś albo coś takiego ciężkiego, co się stało. No wiadomo, przeszłość, tak? Były, była, może ktoś. Praca też, może była jakaś osoba. Okej, 2. Mało prawdopodobne. 3. Zdecydowane tak. Dobrze, kochani, zapraszam serdecznie was na horoskop miesięczny, na kanale już jest dla wszystkich znaków, anielskie przekazy, misy tybetańskie, kto ma ochotę się wyciszyć. No i wybierz kartę, mnóstwo mamy, oczywiście nauka tarota, kto ma ochotę. A dzisiaj mówię wam już do widzenia, do zobaczenia, kochani, utulam mocno, pa, pa.